Witam Państwa serdecznie, Jakub Jurek, zapraszam na sport. Przed szczepionistami siódemki Miedź Legnica okres odpoczynku, ponieważ w rozgrywkach pierwszej ligi nastała 7-tygodniowa przerwa. Podopieczni Piotra Będzikowskiego na zakończenie rundy pokonali Mosir Bochnia i do rundy rewanżowej przystąpią z 5 miejsca. W 13 tegorocznych spotkaniach Legniczanie zgromadzili 18 punktów. Na pewno odpoczynek podstawowych zawodników i wyleczenie urazów, którymi niektórzy zawodnicy zmagają się od jakiegoś czasu. Mamy długi okres przygotowawczy do następnej rundy, więc tą przerwę, która teraz nastąpi do nowego roku, bardziej spożytkujemy na regenerację i wyleczenie kontuzji. Podczas 7-tygodniowego okresu przygotowawczego Legniczanie będą próżnować, ponieważ zagrają dwa lub trzy sparingi. W okresie przygotowawczym planuję rozegranie dwóch, trzech sparingów, ale o terminach dopiero będziemy rozmawiali w przyszłości. Siódemka do gry wróci dopiero 6 lutego, gdy na wyjeździe zmierzy się Moto Jelcz Oława. W Lubinie już od kilku tygodni można jeździć na łyżwach na lodowisku Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. Dlatego też władze MKS Kuprum Lubin zachęcają do przystąpienia do szkółki przy Lubińskim Klubie Łyżwiarskim. MKS Kuprum Lubin zaprasza wszystkich fanów jazdy na łyżwach do wykorzystania lubińskiego lodowiska i przystąpienia do łyżwiarskiej szkółki. Zachęcam, żeby jak najwięcej ludzi przychodziło na tor i próbowali. Mamy wielu wychowanków, którzy osiągają wyniki na arenie międzynarodowej, na Mistrzostwach Świata, na Olimpiadzie. Także warunki mamy, jakie mamy, prawda? Co prawda otwarty tor, a chcielibyśmy, żeby był przykryty, bo wtedy warunki zdecydowanie byłyby lepsze. Ale i tak jesteśmy zadowoleni. Uważam, że ten lód i ten tor dla treningu dzieci i młodzików nadaje się super. Lubiński klub co 2 tygodnie organizuje zawody dla dzieci, w których występują zawodniczki i zawodnicy lubińskiego klubu oraz dzieci, które dopiero chcą dołączyć do MKS Kuprum Lubin. Tu w Lubinie systematycznie robimy co 2 tygodnie zawody dla dzieci, tych, co już trenują i jeżdżą, i ci, co chcą jeździć. Także zachęcamy dzieci, żeby przychodziły tutaj na treningi. Jest uruchomiona szkółka, która działa 3 razy w tygodniu. Zresztą jest na naszej stronie mkskuprum.lubin.pl i tam wszystkie wiadomości na temat szkółki są zawarte. Do łyżwiarskiej szkółki przystąpić może każdy chętny. Szersze informacje znaleźć można na oficjalnej stronie klubu mkskuprum.lubin.pl. Siatkarki Olimpii Jawor mają za sobą udany 2015 rok, który zakończyły na 4. miejscu w tabeli drugiej ligi. Podopieczne Lesława Chrzanowskiego liczą, że kolejny rok będzie jeszcze bardziej udany. W Jaworze nie ukrywają swoich ambitnych planów, ponieważ Olimpia każdego roku chce bić się o jak najwyższe cele. Plany zawsze są, bo tym dziewczynom trzeba stawiać takie cele, które będą je mobilizowały i ustawiały tak bardziej agresywnie do tego i treningów, i do spotkań, do grania, i one muszą chcieć, przede wszystkim chcą, na razie jeszcze nie wszędzie, nie zawsze wychodzi, po dobrych meczach przychodzą słabsze mecze i to jest kwestia w dużym stopniu psychiki, niemniej jednak te dziewczyny moje niewiele mają, nie mają specjalnie doświadczenia ligowego, mimo że nawet nie najmłodsze, to jednak nie mają doświadczenia w jakiejś tam ekstraklasie czy grania w czołówce jakiejś nawet drugiej ligi. Głównym problemem Olimpii w kończącym się roku były problemy finansowe, ponieważ fundusze zebrane przez klub nie zawsze pozwalały na pełen komfort pracy. Przede wszystkim my mamy ciągle problemy finansowe. To jesteśmy, mimo że jesteśmy solidnym klubem, to jesteśmy biednym klubem i niestety to, ale to jest, myślę, że to jest bolączka większości klubów amatorskich, takiej jak my, i niczego tutaj nowego nie powiemy. No mamy trudności takie, że brakuje nam, a prowadzimy drużyny we wszystkich kategoriach i nie na wszystko możemy, starczy nam pieniędzy. No to jest, mamy dużo dziewcząt ćwiczących, trenujących, nie narzekamy, ale nie stać nas na zakupy i zresztą wcale nie pchamy się do zakupów, bo uważam, że to jest krótka piłka, bo gwiazdy przychodzą i odchodzą, a najważniejsze, żeby z naszymi dziewczynami jakoś się dogadywać. Jeszcze tej formy nie ma, jeszcze nie ma szybkości. Myślę, że będzie lepiej w styczniu. Siatkarki Olimpii do gry wrócą 9 stycznia, to zmierzą się z Sokołem 43 AZS AWB w Katowice. To już wszystko w wydarzeniach sportowych na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.